Witam, pozdrawiam. Jak zwykle chciałem mówić ekwipunek do lasu. Może tym razem dodam, że na sobie mam kurtkę 128 od Adlen z kapturem. Oczywiście nie jest to Gore-Tex, to jest laminat, jeśli dobrze pamiętam z metki PTFT 100%. Te pierwsze Sumita ponoć pierwszej produkcji były na bazie Gore-Texu. Ponoć te nowsze wzory 128 MZ, im nowsze tym gorsze. Ja nie wiem, nie wypowiem się, ponieważ jeszcze takiego nie posiadam. Za to bardzo chwalę sobie kurtkę francuską F4 i spodnie F4. Niezwykle wytrzymałe spodnie. Kurtka też bardzo wytrzymała i niezwykle pojemna. Pamiętajcie, że ekwipunek do lasu wcale nie musi być drogi. Widziałem ceny spodni. Są po 2000. Są kurtki nawet za 3000. Ja osobiście uważam, że każdy ma prawo wyboru i chodzi do lasu w tym, w czym chce, w tym, w czym czuje się komfortowo. Mam też na sobie buty Demar 926 MON. Aczkolwiek nie doszukają się zmianki, żeby posiadały jakąś membranę, mają kordurę po boku. Choć zawsze gustowałem w Bundeswehrach z model 2005, to uważam, że akurat ten model monowski jest dodany. I to, proszę Państwa, nie ma tak jak w lesie. Nie mam czasu. Jadę do lasu. Chciałbym podziękować za oglądalność. Pozdrowić Ozmeda. Gdzieś sobie tu jeszcze może skręcę jakąś ścieżkę. Echo lasu. Kraina tysiąca bocianów. Jest taki odcinek z nadracem właśnie Krystyny Szubównej, która bardzo przepięknie opowiada. Zresztą jak sam Wołoszański, tyle że Wołoszański bardziej, no szczególnie on nie jest historykiem, tylko populizatorem historii. Z zawodu nie jest historykiem, ale tym się zajmuje. Właśnie dał mi inspirację właśnie on do nagrywania filmów dokumentalnych o II wojnie światowej. Takie mini króciutkie, najdłuższy ma chyba 15 do 25 minut. Jeden jest na YouTubie o dywizji Waffen ze Stotenkopf. W tym plecaku, czyli z osobniku piechoty górskiej, spokojnie bym teściową przemycił. I pozdrawiam serdecznie stąd, gdzie najpiękniej, czyli z lasu, Filip Piotrowski. Dziękuję.